źle i nieprzyjemnie, gdzie akurat się składało, gdzie mój kolega, który ze mną studiował na Politechnice jeszcze, Polak z pochodzenia francuskiego, było takich dwóch braci, bliźniaków, prawda, który wyjechał do, był akurat na wakacje w tym, jak się nazywa, w Paryżu i akurat był u przyjaciela swojego, to był tak zwany francuski, francusko-szwajcarski Żyd, który jeden jedyny miał wtedy, on 7 lat, jak z rządu tego Vichy na dobrowolną namówienie na tego, jechali na wschód osiedlenia się i jego ojciec, matka byli w prywatnym banku, mieli we Francji i wtedy jak się nazywa i w Szwajcarii. I w Katowicach mieli od osoby po 1000 dolarów zapłacili, mieli cały przedział, wtedy się nazywa, no, w pociągu takim osobowym. W Katowicach dowiedzieli się i jeden, jak się nazywa, kolejarz, który znał francuski język, bo nie znali francuskiego absolutnie, powiedział, że jadą na co, jadą gdzie. Nie wierzyli, ale później mu uwierzyli. A nie zauważyliście, że co drugi wagon to stoi z maszynowym karabinem człowiek na tego. No ale od tego, jak się nazywa, zauważyli na tego. Wobec tego z Katowic tam zdaje się 2,5 godziny szedł pociąg, bo wolno szedł, ten pociąg, przepraszam, czy mogę to powiedzieć, tak? Szedł pociąg, prawda? Dlatego wzięli kołdrę, bo nie mieli wszystko ze sobą, cały przedział, prawda? Było ich tylko troje, syn, matka i żona. W kołdrę zawinęli jego, całe złoto, które mieli, dolary, to wszystko w takim woreczku na tym, na jego lata wysili, karteczkę, nie, na szyi to mieli już nazwiska, prawda, na tego, to przygotowali byli i upatrzyli sobie na zakręcie gdzieś, jak go wyrzucić. Potem powoli jechał. Zauważyli jakieś 8 kilometrów przed tego, jak się nazywa, no, przed uciekło mi obóz ten. Słowo mi uciekło do obóz. No, uciekli słowo obóz, przepraszam bardzo, trochę tak zaangażowany na tym. Jak ten pociąg, i ten pociąg tak jechał, to ja już wiem od synu i od tych ludzi, którzy. Było 3 osoby, kobieta i jedna mężczyzna, którzy cukrowe buraki wyciągali z ziemi. Wtedy przez okno wyrzucili tego dzieciaka z tym, jak się nazywa, stałym bagażem, z tym wszystkim. Jak pociąg przejechał, to te kobiety wzięli go na tego i tam jakieś 4 kilometry gospodarstwo prowadzili. Przynieśli do chałupy na tego, na tego. Nic nie wiedzieli, bo on tylko po francusku. Ponieważ jego siostra była na Śląsku, tylko nie pamiętam w jakim mieście na Śląsku pod Katowicami, nie pamiętam dokładnie tego, tej naszej. Tam do siostry, która była też brunetka, jako syna. Tam go po miesiącu zawiedli, tam go nauczyli po polsku, tam go chrzcili, wszystko pięknie ładnie i przyjął nazwisko do siostry tego gospodarza. I teraz to wszystko, to że w słoju takim szklanem zakopał koło chałupy w ogrodzie to drzewo i tak sobie to leżało, prawda, na tym nic. I tak był się w tej pogodzie w 45 roku, tam może do szkoły, oczywiście religię, wszystko pięknie, ładnie. Zatem. No i później w 46 roku czy w 7 roku on zajście skończył szkołę podstawową, coś w tym rodzaju, nie pamiętam dokładnie jak to było, to był chyba 42 rok czy pierwszy. Oświęcił miasto, uciekło mi z tym, bo trochę człowiek jak tak mówi jest no, podekscytowany, jeszcze takie rzeczy. Także ten człowiek później przyjechali tutaj z nim do ambasady francuskiej, no i przeprowadzili rozmowę, on powiedział co ma, wszystko jak jest na tym. To oni mówią, to go nie interesuje, żeby sobie to zabrał, a on nie chciał, normalnie życie ratował, ja mówię, dziecku, prawda, na życiu. No i tak się stało, że
On część tylko skończył tutaj średnią szkołę, później pojechał do Paryża, skończył w Paryżu studia prawa i teraz ten mój jeden z kolegów w Paryżu jest u niego, mieszka i słyszą te rozmowy, jest godzina 20, bo to tam akurat obiad jest, dlatego wieczorem i się dowiadują, po francusku jest wywiad z Gierewem. Tak opluwa okropnie Polskę, że w Sejmie po 2 latach była interpelacja. Nie było odpowiedzi. Absolutnie nic. Także cisza absolutnie. W końcu tego upoważnili, ponieważ ten opowiedział, że ja się z Gierewkiem znam, etc. To mi powiedzieli, że jak ja podam rękę Gierewkowi, to mi rękę obetną. No, ja zgodnie z tym, to spotkałem się takie 2 miesiące akurat w Związku Literatów. Ja idę na górę, on idzie z tym, jak się nazywa, z góry i wita się. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale słuchaj, Bronek, przepraszam cię, ale bardzo my się chyba od tej pory nie znamy, dlatego, bo ja jak ci podam rękę, mówi, jest taka i taka, ja mówię, co przyjechało do mnie z Paryża. I właściwie jeden z Londynu, drugi z Paryża, dlatego, że jak podam rękę, to mi rękę obędę. Jaka taka twoja rola? Bez słowa. Poszedł i tak poszedł i tak, żeby się... A ja mu powiedziałem jeszcze, słuchaj, Brodek, bądź tak grzeczny, bo nie wiadomo, co się może nastać, ty omijaj mnie, żebyśmy się nie spotykali sam raz. To taka, że tak powiem, no, jeśli chodzi o to wspomnienie. A on jeszcze, Gierewka ojciec, to przecież był rabinem, który właściwie z córką, z synem, do kościoła Marcina został przyprowadzony. Tam zostali oni ochrzczony. Po tygodniu ojciec jego był z Nowogródka. Ojciec jego wrócił do swoich ludzi jako rabin, że jest im, z nimi musi pozostać. Oni tu zostali. I tutaj był tak zwany administrator. W czasie okupacji, który wydawał te dowody osobiste, karty, etc., które tylko Marcina jest chrzczony, prawda. A Gierewek to jest nazwisko, który przed Puławami jest taka miejscowość, która nadawali zawsze stan Wisły i pogodę. Przyjeżdżał raz w miesiącu gospodarz, który przywoził na furmance z 2 koniami tak zwane żyto, kartofle, kapustę, prawda, jęczmień, mąkę na tego, do kościoła świętego Marcina. No i tam zapoznał, uzgodnili, że zabierze właściwie siostrę, jak się nazywa, jego, tam na gospodarstwie. I tam się wychował, tam wszystko pięknie, ładnie, prawda, na tego. I przepraszam bardzo, matka została, tak, ożenił się, prawda, z matką i tam się, właściwie, tak, z matką i przyjął nazwisko Gierewek, to jest polskie nazwisko, właściwie to napływało, Zawichos, o, Zawichos, tak, tak jak Gierewek przyszedł do władzy, to Zawichos z anteny już, jak słuchacie, jak pamiętacie z historii, i nie był wymieniany, o, Zawichos, tak, także tutaj, że tak powiem, no, pięknie. Czy jeszcze może jakiś wiersz jeden? Proszę Państwa, jeśli można, to bym Państwu może jeszcze troszeczkę tutaj... W Stanach, przybliżył syberyjską. Się pytała dziennikarka, że czy lubi polskie. Nie lubię, nie to, że nie lubię, ale nienawidzę. Takie no to był okropny, także widzisz, ja tego nawet nie wiesz, co w tej chwili powiedziałem, całą historię. No ale tutaj jest tak naprawdę, to może poproszę o dokument. Natomiast jeśli można, poznałem na Syberii niezwykłego kapłana grekokatolickiego Jana Frąckiewicza. Frąckiewicz, profesor notabene, specjalista od zarządzania. Nawet dał mi swoją książkę o zarządzaniu. Po polsku? Tak, wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim i na APK.
ale był też duszpasterzem w Kanadzie przez wiele lat. Był też w Libanie i w Indiach. I nawet przyczynił się do tego, że Jan Paweł II odwiedził Liban. No to byłem też. Bo tam wszystko robiono, żeby ta wizyta się nie odbyła. Ponieważ no, był konflikt między sąsiadami, i Syrią, i Izraelem i tak dalej. I go poznałem w Krasnojarsku na początku lat 90. u ojców klaretynów, którzy tam byli duszpasterzami na początku lat 90. I kiedy była konsekracja katedry w Irkucku, którą wybudowano w ciągu roku, w 2000 roku, to mnie nawet prosił, żebym zrobił zdjęcie, gdy dotykał urny z prochami Katynia, ponieważ jego ojciec zginął w Katyniu. To zdjęcie było opublikowane we Wspólnocie Polskiej, notabene. I niech pan koniecznie przyjdzie do Krasnojarska, bo mam dużo do powiedzenia panu. Z początku nie miałem do pana zaufania, bo tak się różne plotki krążą, ale już nabrałem zaufania. No i przybyłem, zatrzymałem się jak zwykle u tych ojców klaretynów na przedmieściach Krasnojarska. I pójdziemy na Przeświętą, ale czuję, że nad moją głową są ołowiane chmury. Mam jakieś takie przeczucie, że źle się może z nim skończyć. Dlatego, że był bardzo aktywny. Mając 77 lat, potrafił wydawać 3 czasopisma. O, u nas, mimo że Kościół chyba taki biedny nie był, nie potrafiono nawet jednego katolickiego pisma dziennika wydać, jak upadło słowo powszechne. Później zmieniono na dziennik katolicki, czy coś takiego, później to jeszcze upadło, prawda? On wydawał dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. I był duszpasterzem, misjonarzem Syberii. I to bardzo rozległego terenu, większego niż Europa. Był przypisany do Norylska na północ. Płynął często Jenisiejem, nieraz mu zajęło 2 tygodnie po drodze. Chrzcił odprawiał mszę świętą, rozgrywał mecze piłki nożnej, bo był wysportowany. W Krasnojarsku bardzo dużo zdziałał, między innymi duszpasterstwo w miejscowym szpitalu, kaplicę też tam założył. Prawosławni byli nie bardzo z tego zadowoleni, ale z kolei ksiądz Polak, przełożony tych klaretynów. Uciekło mi nazwisko, jak? Frąckiewicz. Jan Frąckiewicz. Tak. No i cóż. I później go zamordowano. A kto go zamordował? Ten, którego wyciągnął z więzienia. Złapano go, był proces, bo 8 lat dostał. Jak go wyciągnął z więzienia, to chciał się zrewanżować się za to. Mówi, będę ojca kierowcą, bo jest bardzo niebezpieczny teren na Syberii. No i właśnie albo był kierowcą, albo razem płynęli do poszczególnych punktów duszpasterskich, które zakładał wcześniej. No i jakieś 2 tygodnie przed Wielkanocą powiedział księżom, że jedzie tak mniej więcej na 10 dni, ale chce być bardzo na święta Wielkanocne w Krasnojarsku. No i cóż, upłynęło mniej więcej tydzień. Przyjeżdża do niego właśnie towarzysz podróży i mówi, że ojciec prosi kolejne punkty duszpasterskie zakłada o pieniądze. No tak, ale ojciec miał tu przyjechać już na święta. No ale to przyjdzie po świętach. I to już dla tych księży było jakimś znakiem, że coś tam może się dziwnego stać. No i chyba Wielki Piątek zamordował. Zamordował go właśnie. Później go złapali na terenie Kazachstanu, był wyrok. Natomiast ten ojciec Jan
został pochowany na największym cmentarzu w Azji, w Krasnojarsku właśnie, w Alei Zasłużonej. I może bym Państwu przeczytał, bo do mnie napisał list, już po śmierci doszły, i między innymi coś takiego: obudźcie się Polacy, łapcie złodzieja. Co to znaczy? Przecież Polacy uważają, że są przytomni do łapania złodziei mienia narodowego, a także do walki z korupcją, jest dawno, już dawno używają chociażby bezskutecznie swoje władze. Ale mało kto wie o wielkim oszustwie dokonanym na narodzie polskim i o gigantycznym złodziejstwie na szkodę tego narodu. Co niektórzy jednak przebąkują, że to nie jest wolna i niepodległa Polska, tylko PRL bis. Większość jednak sądzi, że rządzą nami Polacy, komuniści i liberałowie, w warunkach wolnej i niepodległej Polski. Jaka jest prawda? Wróćmy do czasów II wojny światowej. Otóż decydującą rolę, uważał on, odgrywała wówczas, tak jak i dzisiaj, mafia bankierska z Nowego Jorku, żyjąca w przyjaźni z mafią rządzącą ZSR, ze Stalinem na czele. To ona sprzedała Polskę Stalinowi już w układach teherańskich w 1943 roku. Potwierdza to w dyktacie jałtańskim, tak to nazwał Ojciec Święty Jan Paweł II, a tylko dla oszukania opinii publicznej zapewniła, że w Polsce odbędą się wolne wybory. Niestety nie wiedzieli o tym Stanisław Mikołajczyk, Karol Popiel, którzy dali się na to nabrać i przystąpili do tak zwanego rządu tymczasowego Mikołajczyk i ta Krajowa Rada Narodowa Popiel. Rząd tymczasowy podporządkowany był Stalinowi, który rządził Polską de facto republiką kolejną Związku Sowieckiego. Pierwszy jej gubernatorem był Jakub Berman, poprzednio dyrektor Departamentu Łagrów i przesiedleń w Ministerstwie NKWD. I tam podaje o tym pismo Wragi w 1953 roku. Agentem NKWD był Bolesław Bierut, prezydent Rzeczypospolitej. I też się przymilał do prymasa Wyszyńskiego w czasie procesji Bożego Ciała, nawet baldachim podtrzymywał kardynałowi Wyszyńskiemu. No, to są zdjęcia. I między innymi wyraził się, jak go prowadzono po Starym Mieście, że za jego, że tak powiem, pontifikatu nie będą świątyń, między innymi świętego Marcina, zamieniać, prawda, na muzea czy na coś innego, na jakieś galerie sztuki. Stanisław Radkiewicz, też minister bezpieczeństwa publicznego i wielu, wielu innych. Po sfałszowaniu wyborów w 1947 roku już bez skrupułów Stalin usunął tych, którzy się wydawało, że rządzą Polską. Gomułkę, Kliszko, Moczara i wprowadził swoich pachołków, na przykład Cyrankiewicza, Mińca, Szyra, Tokarskiego, potem Rosjanina Rokosowskiego, którego uważali, że on był Polakiem, jakimś synem chyba kamieniarza. Przepraszam bardzo, jeśli chodzi o Rokosowskiego, to jego wnuka gościłem, ponieważ jestem przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego, gościłem teraz na Grunwaldzie. 3 dni spędziłem z nim. No. Jego dziadkowie, jeden z dziadków był z Zamościu, był profesorem historii. Tak, więc mogę pociągnąć dalej. Pracując w Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego, wpływały do nas pamiętniki. Między innymi od siostry Rokosowskiego, która mieszkała wtedy w czasie wojny, kiedy on odnosił sukcesy na froncie w Grójcu. I nawiązała z tym, z Kostkiem kontakt. Później awansowała do Warszawy, załatwił jej mieszkanie naprzeciwko siedziby, w której pracował, czyli naprzeciwko Białego Domu KC, na Smolnej. I ona w tym pamiętniku pisze, że gdy
szła do kościoła, właściwie jak wracała z kościoła parafii Świętego Krzyża po mszy świętej, to Kostek tak koło godziny 9 jechał limuzyną do roboty. I mówisz, że tak jej grał na nosie. I mieszkała później w Alejach Jerozolimskich. To tego nie wiem. Ona w tym pamiętniku pisze właśnie, że jak była defilada i jak brat jechał na koniu, a była chyba w kierunku Muzeum Wojska Polskiego, to odwracał konia w kierunku ulicy Smolnej i ten koń tak się kłaniał po prostu. O, to tak na marginesie. Całą ojczyznę każdego z nas obejmują matki i Częstochowska. Szafir morza ponad stocznią, Mariacką z Gdańska, z Krakowa. Równym krokiem naprzód marsz, solidarnie. Z nad Bałtyku po Karpaty, od Bugu, Narwi, aż po Odrę i Nysę. Wzdłuż królowej Polski rzek Wisłę. I znowu refren powtarza się tak jak pierwszy. Polska to romantyzm dziejów, topiony we krwi wojów i rycerzy. Polska to żelazne kwiaty i bagnety, maczane we krwi szczelca i żołnierza. Nam socjalizm ludzki nie przeszkadza. Samodzielny, samorządny, spółdzielczy, jesteśmy sumą wszystkich treści, kulturą tradycji polskich wartości. I refren, my to zgromadzenie losu. Polska to legiony ojczyzn, Polska to pierwsza brygada, Polska to strzelecka gromada, Polska to stos życia losu. Polska to myśl intelektualna, Polska to prakseologia bytu, w kole błędnej organizacji pracy, także to etos kształtowania woli. I znowu refren. My. Polska to reformy sprawiedliwości, wiedzy, mądrych pożytków narodowych. To mity w realizmie czasu, cnota, nadzieja treści we współczesności. Polska to troska narodowa, Polska to sprawa honoru, Polska to etos niezależności, Polska to suwerenność ojczyzny. I refren, my to zgromadzeni losu. Polska to marzenia duchowe, ideały i problemy człowieczeństwa, to walka za naszą i waszą wolność, to romantyzm i pozytywizm dziejów. Polska to ideały narodowe, łączące rodziny w chrześcijaństwie. Polska to socjalizm ojczyzn świata, naukowy, praktyczny, o ludzkiej twarzy. I refren, my to zgromadzenie losu. Polska to cześć Stanów Ameryki, to uniwersalizm celów świata, to kultura i cywilizacja bytu. 7 grzechów głównych świata. I refren, my to zgromadzenie losu. Polska to tygiel dziejów, przenikających się religii, od Eufratu aż do Mississippi. To opalowa wartość życia. Jak długo brzmieć będzie dzwon Zygmunta, tak długo brzmieć, istnieć będzie solidarność. Jak długo będziemy modlić się w Brygidzie, tak długo o solidarność będziemy walczyć. I refren, my to zgromadzenie losu. Dziś mądrość wielka kipi, nad stołem w myślach błądzi, w każdym w opozycji, w rządzie, chciałaby się ziścić pragnienie. Nad stołem okrągłym zasiądzie, strapiona polityczna gospodarka. Z nogami powołanymi czasem, zbuntowanych idoli bałaganu. My to zgromadzenie losu. O niepodległa obłudo, w bałwochwalstwie swoim, kwadrygo,
w błocie pogardy ległaś pod głazem winowa. Ubolewać należy nad losem Polski, którego nie pokonał Stalin, Hitler. Natomiast pokonał tego rząd polski, likwidując Jadwingów i Słoweńców. Refren. My to zgromadzenie losu. Śni nam się Polska niepodległa, suwerenna, sprawiedliwa i wolna, a więc samorządna, także wielka, chorobrego Jagieły Sobieskiego. Tak jak muzyka jest pokarmem duszy, tak poezja jest uwielbieniem duszy. Proza za codziennym dniem duszy, Polska, ojczyzna, uwielbieniem duszy. I my zgromadzenie losu z Wałęsą, jak z Piłsudskiej, niesiemy prawa Solidarności, echem jeszcze nie zginęła. Jeszcze nie zginęła i nigdy nie zginie, gdyż czonem ducha Solidarności ksiądz Jankowski, Stelmachowski, Gierek. W całej Polsce żyje. I teraz tylko komu dedykowałem to. Z nauczenia 70. rocznicy odzyskania niepodległości najjaśniejszej Polski Rzeczypospolitej wiersz ten zrodził się w grupie Paradoks niezależnej kultury narodowej Solidarność, niezależny od ducha i od ducha przemocy i nienawiści, a jedynie zależny etycznie od historii, to jest od czasu, od idei i od wydarzeń, wśród których powstał. Wiersz ten, raczej pieśń poematu Przemiany, z dedykacją został załatwiany profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, prezesowi klubu